Witam ponownie pana Michała, pana doktora Michała Siudaka, który jest specjalistą, chyba jednym z najlepszych od Ukrainy. Może jednym z najlepszych, nie przesadzałbym, są lepsi. Dobrze, skromny pan jest. Czyli tak, nie skończyliśmy właściwie mówić o najważniejszej sprawie, która jest bieżąca, czyli przyjazd Saakaszwilego na Ukrainę. Ten temat się w ogóle nigdzie nie przebija. Można tylko znaleźć taki materiał z przejścia granicznego, gdzie tam jak gdyby on siłą na tą Ukrainę wszedł. Jeżeli chodzi o polskie media, to raczej panuje w tym temacie cisza. Jeden taki dosyć ciekawy felieton, który czytałem, to był felieton księdza Isakowicza-Zaleskiego, który pisał o tej sprawie w takim dość krytycznym tonie, to znaczy zwracał uwagę na to, co pan Saakaszwili robił w Polsce przez tak długi czas. Stawiał takie pytanie, z kim on się spotykał, bo tego nie wiemy, możemy się jedynie tego domyślać. Pamiętajmy, że pan Saakaszwili jest ścigany międzynarodowym listem Gończym za jakieś poważne malwersacje, których podobnież dokonał, kiedy był prezydentem Gruzji. Zresztą sama sprawa przejścia granicznego przez pana Saakaszwilego, ona budzi bardzo wiele takich poważnych kontrowersji i wręcz poważnych pytań, bo po pierwsze na przykład Ukraińcy się pytają, dlaczego na przykład jeden człowiek zatrzymał przejazd międzynarodowego pociągu, bo tak rzeczywiście było. Jak to on pociągiem jechał? Zatrzymał tak pociągiem, miał pierwotnie jechać pociągiem. W mediach społecznościowych część Ukraińców była bardzo z tego powodu oburzona, bo to przejście graniczne w Medyce to jest przejście w legenda. To jest przejście legenda, dlatego że ktoś, kto tego przejścia nie przechodził, to nie wie, co tam się dzieje. To jest w skali Europy rzecz zupełnie niebywała. To jak to mówią, tam jest ludożerka, jak to mówią. Nazywają to ludożerką. Czyli tak, najpierw Saakaszwili jechał pociągiem. Najpierw jechał pociągiem, potem niestety na to przepnieuszy. No, podobnież z Przemyśla. Były takie zdjęcia, że paradowali po Przemyślu. Potem wsiadł do tego pociągu, ten pociąg nie ruszył, z pociągu wysiadł, posiedział trochę na dworcu i potem poszedł na piechotę. A potem został wniesiony przez swoich zwolenników na Ukrainę, co też budzi siłą. Siłą to jest pytanie o samą też kondycję państwa ukraińskiego, bo przeszedł przez granicę. Przeszedł niby bez paszportu, bo potem powiedział, że ten paszport gdzieś zgubił. Potem jego adwokaci powiedzieli, że to przejście w ogóle było zaminowane, jakby jest taka linia obrony Saakaszwilego, że on się bronił, że dlatego go tam przenieśli, coś tam się działo, bo to przejście było zaminowane. No pogranicznicy nic nie zrobili. A Saakaszwili powiedział, że ten paszport zgubił, przeszedł przez granicę, pojechał do Lwowa. To jest bardzo dziwne, nie wyobrażam sobie w Niemczech takiej sytuacji. To tam wszyscy byliby na tym przejściu granicznym zdymisjonowani od zwykłego szeregowego po dowódcy, prawda? A dlaczego Saakaszwilego nie chcieli wpuścić w sposób normalny? Bo on nie ma obywatelstwa, jakby nie miał paszportu, podobnież tak to tłumaczą, że Saakaszwili nie miał obywatelstwa ukraińskiego, został go pozbawiony i po prostu nie życzyli sobie. Został pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego za to, co jest list gończy za nim, ale to są sprawy Gruzji, no to, a nie te, Ukrainy. Te tłumaczenia były takie, z tego co czytałem, takie dosyć, no, dosyć niejasne. To tam mówią, że to była taka troszkę rozgrywka między dwoma panami, którzy się znają zresztą z czasów studenckich, oni razem podobnie studiowali na jednej uczelni. Dobrze, a teraz tak, pan Saakaszwili to jest człowiek, który dość długie lata przebywał w Stanach Zjednoczonych, bo on tam studiował. Przebywał, bo to też tak jak mówię, jest to też człowiek legenda. Kiedy już był we Lwowie, to przyszli do niego ukraińscy pogranicznicy, żeby mu wręczyć pismo, że on będzie za to oczywiście ścigany, i on wyszedł i powiedział, że on doskonale rozumie pracę pogranicznika, ponieważ sam był pogranicznikiem. No ale zapomniał dodać, że było to za czasów sowieckich i te wojska pogranicza wchodziły w skład KGB. Także on, można powiedzieć, służył w KGB. Potem
w jakichś okolicznościach, no w jakichś, na pewno w jakichś okolicznościach wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na stypendium. Potem zostaje prezydentem Gruzji, tak? Z jednej strony powiadają, że dopuścił się tam licznych malwersacji, ale z drugiej strony trzeba być sprawiedliwym, że Gruzja poszła cywilizacyjnie dosyć do przodu za jego prezydentury. A przepraszam, na Wikipedii czytałam i tam napisali, o ile można oczywiście Wikipedii wierzyć, tam napisali, że doprowadził kraj do ruiny i za to właściwie stracił władzę. Nie, ja w Gruzji nie byłem, ale znam osobiście osoby, które w Gruzji były i które powiadają, że Gruzja się zmieniła nie do poznania. Za rządów Saakaszwili go tak, zmieniła się nie do poznania, poszła w stronę zachodu. Tu trzeba, tak jak mówię, źródłach internetowych trzeba bardzo uważać, czytając Wikipedię i czytając inne źródła internetowe, dlatego że my jesteśmy też, internet jest przestrzenią tejże wojny informacyjnej, dlatego trzeba czytać oczywiście uważnie. Zwolennicy oczywiście napiszą, że za Saakaszwilego był kraj płynął mlekiem i miodem, a przeciwnicy powiedzą, że doprowadził kraj do ruiny, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tyle. Czyli generalnie ten list kończy za Saakaszwilim, to nie jest do końca sprawa, czy on coś tam zrobił, czy nie, tylko bardziej polityczna. Tego nie wiem. Dlatego to jest bardzo trudno stwierdzić, bo to też jest obszar posowiecki. To może być oczywiście jakaś gra polityczna, że te władze gruzińskie są troszkę bardziej prorosyjskie i być może chcą się na Saakaszwilim w jakiś sposób odegrać. A jest taka możliwość, że po prostu no, coś pan tam zrobił, ale... I teraz najważniejsze pytanie. Jaką rolę ma odegrać Saakaszwili na Ukrainie? No to jest właśnie pytanie, na które zadają sobie pytanie do geopolityka. Pytanie, na które zadają sobie sami Ukraińcy, dlatego że tak jak mówię, w Polsce jest na ten temat cisza, chociaż uważam, że to jest ważne wydarzenie i przynajmniej ktoś na ten temat powinien coś napisać albo zabrać głos. W Polsce jest taki, raczej się o tym nie mówi, bardziej mówimy o tym, co pan Poroszenko powiedział, mówił ostatnio w ONZ-cie. Tak. To nas bardziej interesuje, natomiast przepraszam bardzo, natomiast o samym Saakaszwilim nie mówimy. No tutaj możemy się jedynie domyślać. To domyślajmy się. Zatem będziemy się domyślać. Nic nam innego nie pozostaje, tylko jedynie spekulacje. Tak, jedynie spekulacje. W takich najdalej idących, że tak powiem, prognozach, albo najdalej idących spekulacjach, misja Saakaszwilego ma doprowadzić do zmiany władzy być może w postaci jakiegoś Majdanu. Być może. To są te głosy takie najbardziej jaskrawe, tak bym je nazwał. Sami Ukraińcy mają, że tak powiem, troszkę zagwozdkę, jeżeli chodzi o Saakaszwilego, jaką on ma tam rolę do odegrania. Na pewno można powiedzieć, że na chwilę obecną na tym przejściu granicznym była obecna również Julia Tymoszenko. Tak, tak. Była Julia Tymoszenko. Niektórzy, nie wiem czy złośliwi, ale ci może, którzy mają jakieś, nie wiem, może troszkę poczucie humoru czarne, powiadają, że na Ukrainie być może coś się szykuje, bo pani Julia znowu sobie zapuściła warkocz. Więc nie wiadomo, nie wykluczone, że tutaj będzie znowu rozdzierała szaty teatralnie, może będzie przed ludem klęczeć, nie wiem. Nie wiem. Ona Julia Tymoszenko w tej chwili na Ukrainie jest. Tak, jest oczywiście na Ukrainie, tylko że pojechali potem do Lwowa z panem Saakaszwilim, tylko że następnego ranka pani Julia wyjechała. Więc być może nie doszli do porozumienia i teraz tak, pan Saakaszwili kolęduje po Ukrainie. Zbiera sojuszników, ale na dzień dzisiejszy wygląda to no, dosyć kiepsko. Powiem tak, wygląda to dosyć kiepsko z tego, co śledzę na portalach ukraińskich i troszkę gdzieś na mediach społecznościowych. Było spotkanie we Lwowie, potem pojechał do Czerniowców, ale tam frekwencja była bardzo niska w tych Czerniowcach. Zresztą podobnież też logistycznie to wygląda niedobrze. Pan Saakaszwili się gdzieś tam bez przerwy spóźnia, miał być wiec w jednym miejscu. Okazało się, że ten wiec był w drugim miejscu. O ile dobrze pamiętam, to potem pojechał do Chersonia, czyli w drugą stronę Ukrainy. Potem wrócił do Iwano-Frankowska,
A potem chyba pojechał do Winnicy, chociaż rąk sobie nie dam uciąć, że kolejność była taka sama. Pojechał do Winnicy, to taki test był dosyć poważny, bo z Winnicy pochodzi premier Groisman. Winnica to jest jego, że tak powiem, dziedzina. Złośliwi powiadają, że jest on w Winnicy panem życia i śmierci. Pojechał do Winnicy i też wyglądało to dosyć kiepsko. Bo z jednej strony zgromadzili się oczywiście protestujący, którzy protestowali przeciwko panu Saakaszwilemu. Złośliwi powiadają, że to byli zwolennicy pana Groismana, którzy tam zostali, że tak powiem, odkomenderowani. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o Saakaszwilego, to podobnież na tym wiecu tam było około 500 osób. On się tak swobodnie porusza po tej Ukrainie? No swobodnie się porusza, dlatego to jest pytanie, to jest dosyć tajemnicze, bo on tak pojechał tam z synem. Pojechał z żoną, a żeby tak jeździć po Ukrainie i tak kolędować od miasta do miasta, to dobrze trzeba mieć pieniądze. Tak jak gdyby kampanię wyborczą robił. Tak to wygląda, jakby robił jakąś ewentualnie kampanię wyborczą, ale sami Ukraińcy są do tego sceptyczni. Nie ma tutaj wśród Ukraińców, nie ma entuzjazmu. Tak jak już powiedzieliśmy w tej naszej pierwszej części naszej rozmowy, panuje ogólnie zniechęcenie. I tutaj Ukraińcy są zniechęceni do władzy i są również to bardzo sceptyczni co do Saakaszwilego. Tu padają na przykład takie pytania, czy my jesteśmy gorsi, czy to w zasadzie my potrzebujemy Gruzina, on jest przecież z Gruzji, on jest bezpaństwowcem, czy my nie mamy fachowców, prawda, na Ukrainie, żeby tak sobie zapożyczać, a to z Gruzji, a to z Polski, a to z Ameryki, a to ktoś do nas przyjeżdża. To jest takie zniechęcenie ludzi. Nie widzę, żeby była jakaś wiara, ale to wcale nie znaczy, że to może się rozejść po kościach. Moim zdaniem to się tak rozpłynie. Rozpłynie, niektórzy moi koledzy się z tym nie zgadzają, dlatego że Saakaszwili miał być podobnież w Kijowie 19 września, ale zapowiadają, że będzie 17 października. Tak przeczytałem. Więc być może pojedzie do Kijowa, do stolicy, czyli do serca Ukrainy. Więc być może to jest taka próba testu, że coś, być może tego 17 się wydarzy, być może coś się wydarzy. Jeżeli by się miało wydarzyć, to moim zdaniem po stronie Saakaszwilego musieliby stanąć nacjonaliści i musiałyby stanąć ewentualnie bataliony. Ale wtedy na Ukrainie mogłoby być niebezpiecznie. Czyli już nie tylko wschód by zaczął się bić, tylko cała reszta. Myślę, że to jest w ogóle dla Ukrainy niebezpieczne. Powiadają, że był pierwszy Majdan, był drugi Majdan, jeżeli będzie trzeci, Ukraina tego nie przetrwa. Mhm. Ukraina już tego nie przetrwa, ale nie wiem, czy... No, ale z drugiej strony pan Poroszenko też specjalnym zbawicielem dla Ukrainy nie pan jest. Pan Poroszenko nie jest specjalnym, dlatego prawdopodobnie być może to jest taka misja, że tak powiem, Saakaszwilego dyscyplinująca troszkę. Mhm. Dyscyplinująca, bo to nie ma co ukrywać, że pan Saakaszwili ma bardzo poważne związki, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Zresztą pan Poroszenko również, dlatego że on w materiałach Wikileaks był określony mianem insider, czyli nasz człowiek. Nasz człowiek na Ukrainie. Być może jest to taka jakaś próba, no nie wiem, pokazania prezydentowi, żeby zaczął działać w kierunku... Że mamy zastępcę. Tak, że gdyby coś, to ewentualnie mamy zastępcę. Ale to też, tak jak mówię, to nie jest prosta sprawa, ponieważ no nie jest rodowitym Ukraińcem. Nie, jakby też druga sprawa, że w ogóle nie zna języka ukraińskiego. Ale chodzą plotki, że pan Poroszenko też nie jest rodowitym Ukraińcem. Ale to wie pani, pan Poroszenko się jakby powiedzmy tak na Ukrainie się urodził. Mhm. Urodził się w rodzinie powiedzmy rosyjskojęzycznej. Jego ojciec był członkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, ale na przykład nauczył się mówić po ukraińsku. Nauczył się mówić po ukraińsku, mówi całkiem fajnie po ukraińsku, wypowiada się publicznie po ukraińsku, nawet na Majdanie był z ikoną Matki Boskiej, ręcznikiem ukraińskim. Natomiast pan Saakaszwili nie urodził się w Ukrainie, nie zna języka ukraińskiego, też wydaje mi się, że nie bardzo ten klimat ukraiński wyczuwa. I Ukraińcy też wyczuwają, że to... Może z tego. Czyli generalnie i pan Saakaszwili, i pan Poroszenko to są tak zwane nasze chłopaki. Nie wykluczam, natomiast moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten tandem Poroszenko-Groisman, to on jest na rękę w tym momencie Moskwie. On jest na rękę w tym momencie Moskwie, mógłby rządzić tam jeszcze następne 5 czy 10 lat, a Ukraina będzie się, że tak powiem, wyludniać, będziemy mieli wyludnienie, będziemy mieli jakieś powiedzmy takie zniechęcenie społeczne. Przepraszam, a czy Stany Zjednoczone
z Putinem, czy oni podejmują jakieś decyzje ponad Ukrainą? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Oni mi się tam nie spowiadają. No, nie wiem. Wiadomo. Nie wiem, ja się mogę cały czas, jeśli mogę tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie się mogę tu domyślać. Prawdopodobnie tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę, to kwestia rozwiązania spraw Ukrainy to jest właśnie Rosja, Stany Zjednoczone. W jaki sposób będą te stosunki kształtować Rosjanie ze Stanami Zjednoczonymi, będzie się to odbijać na Ukrainie. To będzie miał wpływ. Tak, to będzie miał wpływ. Zresztą Ukraina funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki pomocy finansowej. I to pomocy finansowej Zachodu. Jeżeli by tej pomocy nie było, jest koniec. Cały czas jest Ukraina finansowana? Cały czas jest finansowana. Bez tego, tak jak powiada mój kolega, też specjalista, pan profesor Zaporowski, budżet całej Ukrainy to jest budżet województwa mazowieckiego w Polsce. Także no dobrze, ale te pieniądze trafiają do kieszeni tych oligarchów cały czas. Trafiają do kieszeni oligarchów. Może będzie okazja o tym wspomnieć. Na przykład z Chińczykami kiedyś w 2012 podpisali umowę na ziarno i maszyny rolnicze i Chińczycy zapłacili i do dzisiaj nie ma ani pieniędzy, ani ziarna. Także, no ale to byli nie oligarchowie chyba. Także, czy ci nie, sami? No to oligarchowie. To byli ci sami, tylko się zamienili miejscami. W 2012 tak. jedni byli tu, a drudzy byli tam. Także tam to jest taka możliwość, że trafi to albo do oligarchów, albo jeżeli nie, to przez tą biurokrację ukraińską jest. Działam jakieś zamieszki w Odessie. Saakaszwili był gubernatorem Odessy, zresztą on został tam dany specjalnie. Gubernatorem Odessy tak, był gubernatorem okręgu łódzkiego, tak to się nazywa. Wtedy, kiedy jeszcze nie był prezydentem na Ukrainie? Był prezydentem Poroszenko i oni byli, to był taki wtedy Poroszenko Saakaszwili. Można powiedzieć po męsku, oni trzymali między sobą sztamę. O coś tam się później pokłócili, nie wiem, ani jeden ze mną nie rozmawia ze mną, ani jeden, ani drugi, więc też trudno mi jest powiedzieć. Został specjalnie dany do Odessy. Dlatego, że raz był zaufanym prezydenta, to jest pierwsze, dwa był zaufanym Amerykanów, a po trzecie Odessa jest takim bardzo newralgicznym punktem, jeżeli chodzi o strategię Ukrainy. To oprócz wschodu Odessa jest takim najmniej pewnym miastem, jeżeli chodzi o ukraińskość, o przynależność do Ukrainy. Przecież Odessa zawsze mawiano, że to był taki mały Izrael. Tam ten żywioł ukraiński był taki dosyć efemeryczny, byśmy powiedzieli. Zresztą w ogóle miasta to nie było jakby, no można by to brzydko tak zabrzmiało, specjalność ukraińska. Ukraińcy mieszkali raczej na wsi. Miasta były obce. Miasta były żydowskie. Albo żydowskie, albo były polskie, albo były rosyjskie. Ukraińcy mieszkali na wsi. I tutaj też Odessa jest takim bardzo strategicznym punktem. Zapalnym i myślę, że w tej strategii rosyjskiej jeżeli miałaby się to Ukraina jest tak tutaj. Główny port tak, dostępu główny port, do morza tak, Czarnego. W tym momencie to jest główny, to jest główny port. To jest jeden najważniejszy. Jeden najważniejszy. I teraz Ukraińcy muszą Odessy bronić. Muszą Odessy bronić, bo jeżeli Ukraińcy straciliby Odessę i straciliby tą przestrzeń, przez Rosję nazwaną Noworosją, to praktycznie Ukraina z państwa, które może odgrywać jakąś rolę na mapie geopolitycznej i gospodarczej Ukrainy, jest takim malutkim jakimś państwem z brakiem dostępu do morza. I tutaj wydaje mi się, że Rosjanie chcieliby, żeby w tej jakiejś dalekosiężnej perspektywie właśnie pozbawić Ukrainę Tego dostępu do morza, stąd właśnie tam był Saakaszwili. Miał tego pilnować. Żeby nie daj Boże Odessa nie została przejęta. Też pamiętajmy, że Odessa jest do Naddniestrza. Odessa jest tam jest strzechowana z drugiej strony również. A teraz jeżeli mamy Krym, to jest jeszcze ze strony Krymu. To jakby strategicznie to zagrożenie płynie w Krym, Naddniestrze i Donbas. Z trzech stron. Czyli taki. Tak, on, taki zresztą ten fragment jakby w tej, wydaje mi się, że w tej myśli czy geostrategii rosyjskiej właśnie taki jest, żeby oderwać tą część właśnie przy Czarnomorską. Tak, to jest dla Ukraińców to jest cios. To jest cios, dlatego że jednym z najważniejszych założeń ukraińskiej geopolityki była tak zwana koncepcja czarnomorska.
To była taka perła w koronie ukraińskiej myśli politycznej, najważniejsza. Dostęp do morza, dostęp do Krymu. Jeżeli Ukraina ma dostęp do Morza Czarnego, ma dostęp do Krymu, jest w tej grze geopolitycznej, ma jakieś znaczenie, może mieć, powiadam, coś do powiedzenia. Nie ma Krymu, nie ma dostępu do Morza Czarnego. No te rozruchy Odessy to chyba, może dzisiaj nawet, już nie pamiętam, gdzie to widziałam, no to są takie najbliższe sprawy. Bo tam do Odessy jest jeszcze jedna sprawa a propos jedwabnego szlaku, trzeba o tym powiedzieć. Pamiętajcie Państwo, że Ukraińcy w ostatnim chyba tygodniu, jeżeli nie w ostatnim tygodniu, to w ostatnich kilku dniach minister infrastruktury zapowiedział, że będzie budowana autostrada z Odessy do Korczowy. Odessa na Gdańsk. Ma to iść z Odessy do Gdańsk. Coś takiego jak Polacy by chcieli, coś w rodzaju takiej, nie wiem, czy Via Carpatia, nie można powiedzieć, bo to troszkę jakby w drugą stronę miałby, tutaj Via Carpatia miałaby iść na Warnę. Ale takie połączenie właśnie Morze Czarne, Morze Bałtyckie. To też nam przecież przypomina naszą koncepcję Józefa Piłsudskiego, tak? Tego międzymorza, niezrealizowanego projektu geopolitycznego międzywojennej Rzeczypospolitej, to jest jedno, a po drugie w planach chińskich również. Czyli konkludując, Putin nigdy się nie zgodzi na to, żeby Ukraina w takim terytorium, jakim włada, dostała się pod wpływ Zachodu, prawda? Może nigdy nie mów nigdy, ale robią wszystko, żeby tak było. Robią nie, wszystko. No bo to będzie koniec dla Rosji tak praktycznie, prawda? To znaczy profesor Brzeziński by się z tym nie zgodził, bo on powiedział, że Rosja bez, zresztą to jest tam myśl Brzeziński, troszkę Giedrycz, Mieroszewski, że Rosja bez Ukrainy sobie doskonale poradzi, tak będzie imperium.